Gdy zjawiliśmy się w Monachium przy Zebenerstrasse, gdzie swoją siedzibę i centrum treningowe ma Bayern Monachium, doświadczyliśmy czegoś takiego. Zawodnicy wyjeżdżali właśnie na mecz z Bayerem Leverkusen, a grupa kibiców szalała pod szlabanem. No ale umówmy się, kto by tam nie chciał fotki z Arjenem Robbenem czy Pepem Guardiolą? Raptem 600 metrów dalej swoje centrum treningowe ma inny monachijski klub. Tam, choć zawodnicy są na wyciągnięcie ręki, panuje o wiele spokojniejsza atmosfera. Przy Grünwalder Strasse spotkaliśmy się z Grzegorzem Wojtkowiakiem, obrońcą TSV 1860 Monachium i reprezentacji Polski. Z Grzegorzem porozmawialiśmy na wiele tematów, ale najciekawiej mówił o swojej przyszłości. Nasz kadrowicz nie wyklucza powrotu do polskiej ekstraklasy i to już w najbliższych okienkach transferowych. Na tę chwilę zastanawiam się tak nad trzema klubami. Wiadomo, że żadnych ofert na tą chwilę ani kluby, ani ja nie mogę otrzymać. Są to jakieś tam wstępne rozmowy, aczkolwiek tak, jestem w kontakcie z klubami z Polski. No i zobaczymy. Zanim Grzegorz z Monachium ucieknie, poprosiliśmy go, żeby chwilę opowiedział o samym mieście, w którym żyje przecież od 2 lat. Miasto bardzo fajne i wolny czas można spędzać. Myślę, że jeden z najbardziej znanych miejsc w Monachium, Englische Garden, wielki park w centrum miasta z rzeczkami, ze strumyczkami. Na pewno tysiące ludzi przychodzą sobie poleżeć, pobiwakować w wolnych chwilach, gdy tylko jest ładna pogoda, więc na pewno bardzo fajne miasto i polecam wszystkim do zwiedzenia, bo na pewno gdy jest tylko chwila wolnego i jest możliwość, to jak najbardziej zapraszam. No to nam nie pozostaje nic innego, jak tradycyjnie już zachęcić Was do piłkarskiego podróżowania, choćby do Monachium właśnie. Cały wywiad z Grzegorzem Wojtkowiakiem odnajdziecie natomiast w tygodniku Piłka Nożna.